sprowadzamy warzywa i owoce od certyfikowanych rolników z województwa świętokrzyskiego, a reszta dostawców przywozi swoje produkty sama ze swoich gospodarstw. Wszystko to są produkty ekologiczne z certyfikatami. Wszystko można na miejscu sprawdzić. Jakie produkty można tu kupić na ekogiełdzie? Sery, wędliny, warzywa, owoce, zioła, kasze, są poduszki z ostropestu i taki produkt regionalny, czyli jakieś soki, nalewki, miody. Myślę, że mieszkańcom się bardzo podobało i większość klientów wychodzi bardzo zadowolonych. Kupują chętnie? Bardzo, bardzo. Ekogiełda będzie tutaj na targowisku na Starych Tychach w każdą niedzielę od dzisiaj. W niedzielę od godziny 8 do godziny przynajmniej 13, ale będziemy tak długo, jak będą klienci. Proszę powiedzieć, jak się podoba Pani pomysł takiej ekogiełdy tutaj na Starych Tychach? Bardzo mi się podoba. Kupiła Pani coś dzisiaj z tych produktów ekologicznych? Na razie zaczęłam od sera. A co jeszcze Panią tutaj interesuje, co jeszcze można tu znaleźć? Na pewno jakieś warzywa, owoce, coś dla dziecka, jakieś soki, tak? Uważa Pani, że to jest konkurencyjna inicjatywa dla targowiska tradycyjnego w sobotę? Na pewno tak. I na pewno dla biobazaru w Katowicach, do którego nam jest trudno dojechać. Mimo, że nie jest tak daleko, ale jednak jest to skomplikowane. Czyli interesują Panią produkty ekologiczne nie od dziś, tak? Tak, zdecydowanie. Potrzebne jest w Tychach miejsce, gdzie można je kupić? Tak, jest ich coraz więcej. Co Pani myśli o takiej inicjatywie i takich pomysłach na wykorzystanie tego miejsca? Nie ukrywam, że jestem bardzo mile zaskoczona. Sama wiele, wiele lat temu tak naprawdę nie zwracałam zupełnie uwagi na zdrową żywność, bo praktycznie wchodziło się do sklepu czy też na targowisko i to, co było na półkach, pakowało się, mówiąc brzydko, do naszych koszyków. Bardzo się cieszę z tej inicjatywy, że na targowisku tutaj powstała taka ekogiełda, gdzie każdy z mieszkańców będzie mógł skorzystać. Przede wszystkim są owoce, są warzywa, jest ser biały, są jajka, również i wędliny. Wszystko oczywiście ma to certyfikat, także myślę, że sama inicjatywa, która tutaj wypłynęła od jednej mieszkanki z Tychów, jest trafione w dziesiątką. Ja nie ukrywam, że sama będę zachęcać wszystkich moich znajomych, jak i również w tej chwili zachęcam mieszkańców do odwiedzania tej ekogiełdy w każdą niedzielę od godziny 8 rano. Starajmy się żyć zdrowo, będziemy zdrowsi, kiedy będziemy się odżywiać właśnie przez takie produkty, jak tutaj mam przed sobą ekologiczny pomidor, czy też ekologiczna papryka. Dzisiaj pozwoliłam sobie też na giełdzie kupić jarmuż. Pewnie Państwo nie wiecie, co to jest. Ja też nie wiedziałam, do czego się stosuje. Można jak kapustę ugotować, czy ewentualnie zrobić z tego sałatkę, żeby jeszcze więcej tych witamin zatrzymać. Także coś wspaniałego i zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia w każdą niedzielę.